Uwielbiam zmiany w moim mieszkaniu. Metamorfozy to jest to, co naprawdę najbardziej lubię. Co prawda ostatnio chyba wyremontowałam już większość pomieszczeń w moim domu, ale najbardziej jestem zadowolona z salonu. Z salonu, w którym najczęściej, najwięcej spędzam czasu i też jakby on jest duszą naszego domu i tutaj spędzamy rodzinnie bardzo dużo czasu. Po brązach i czerwieniach, które były w salonie, strasznie nas męczyły te kolory, postanowiliśmy, że chcemy mieć jasną przestrzeń, która będzie otwarta, która będzie jakby odbijała światło, więc bardzo zależało mi na tym, żeby oprócz ścian, podłóg i takich typowych mebli typu szafy, regały, żeby też były jasne kanapy i krzesła. Ale jak wiadomo, jasna sofa i jasne krzesła to jest zawsze wielkie ryzyko, że po prostu zaraz to będzie wszystko brudne. Na całe szczęście jakimś, nie wiem, dobrym trafem spotkałam na swojej drodze firmę, markę Persempra, która po prostu ma tkaniny łatwo czyszczące. Oddałam swoje meble do tapicera i po niecałych 2 tygodniach dostałam nowe, jasne meble. Chociaż tak naprawdę stare meble, bo tylko w nowej tkaninie, w jasnej tapicerce. Meble są genialne, pięknie pasują do mojego wnętrza, no ale najważniejsze jest to, że się bardzo dobrze je czyści. W tej metamorfozie brakowało mi jednak jeszcze czegoś, bo zawsze planowałam, że będę miała fotel, ale nie mogłam znaleźć odpowiedniego modelu, który by był idealny do tego wnętrza, nie byłby za duży, nie byłby zbyt intensywnym kolorze, to po prostu musiał mi pasować do jednego miejsca, do jednego kąta. Już mam fotel i teraz czuję, że moja metamorfoza jest w końcu pełna. A czy ty masz miejsce na Persemprę? Jeżeli zrobiłeś metamorfozę pomieszczenia, to możesz przesłać zdjęcia przed i po i wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest właśnie fotel Roma w wybranym kolorze tkaniny Persempra. Fotel jest wart aż 2,5 tysiąca złotych, więc myślę, że naprawdę warto wziąć udział w tym konkursie. Możliwe, że fotel uzupełni twoją metamorfozę, a ty będziesz mega zadowolony z tego, że jest tak łatwo czyszczący się mebel. Ja również czekam na wasze zgłoszenia do 15 grudnia, dlatego że jestem jednym z jurorów i bardzo będzie mi miło oglądać wasze metamorfozy.